No, jesteśmy już na finiszu. Części, które zostały przeznaczone do wyrzucenia, to wiek opralki raz z płytą górną, zasobnik proszku, trochę złomu, zużyty fartuch, zbiornik wraz ze szkieletem i grzałką i spód obudowy. Natomiast części, które zostawię sobie na przyszłość, to bęben, koło pasowe bębna, ułożyskowania kompletne. Oczywiście nie zamierzam tych ułożyskowań montować do żadnej pralki, ponieważ jest taka bezwzględnie obowiązująca zasada, że łożyska zawsze montujemy nowe. Niemniej jednak same obudowy łożysk mogą się do czegoś przydać. Brama wsadowa, silnik główny, zespół elektrozaworów, hydrostat trójpoziomowy wraz z wężem i przyłączem, pas klinowy, list fazerująca kompletna wraz z filtrem przeciwzakłóceniowym i kablem zasilającym, pokrywacz zasobnika proszku, trzy pokrętła, zespół regulatora temperatury i wyłącznika głównego, maszkownicę z lampką sygnalizacyjną, zespół filtra, pompę odprowadzającą wodę wraz z wężem, kondensator rozruchowy silnika, zespół zamka pokrywy, komplet amortyzatorów, wiązkę przewodów i programator, przełącznik sześciopołowieniowy i wąż odprowadzający wodę, który genał został skonstruowany przeze mnie. To wszystko na dziś, a ja teraz tu muszę posprzątać, bo gdyby teraz któryś z sąsiadów wpadł do piwnicy, to mógłby tu być niezły sajt.